Tam piosenki. Wybrałeś. Tak, spełniony sen wariata i śmierć we Frankentelu albo Magdalena. Już mi się podoba sam tytuł. To jest twoje autorstwo? Mojego autorstwa, teksty i muzyka. Ja może też powiem o tej piosence. Tylko, że piosenki nawiązują do konkretnego miejsca, jedna i druga. Tylko ja bym miał prośbę, żebyś nie za długo, bo jeszcze o Lirze będziesz opowiadał. Wiem, tak. Nie za długo. Pierwsza piosenka nawiązuje do konkretnego miejsca. To są Krośnice. Nie wiem, czy ktoś był kiedyś w Krośnicach. Tam jest szpital psychiatryczny. Był kiedyś, ja tam byłem. Kolej wąskotorowa. Kolej wąskotorowa. A że tak zapytam, w tym szpitalu byłeś jako... Nie, byłem tam odwiedzający. Byłeś... Dobrze. Ale szpital szatowny... Już się bałem, że byłeś lekarzem. Nie. Nie byłem lekarzem. Szatowny szpital zrobiony przez hrabiego 105 lat temu. I tam było takie zdarzenie. Przed pierwszą wojną światową przyjechał cesarz w odwiedziny. Chciał go hrabia godnie przywitać, więc ustawił całą drogę o stacji kolejowej aż do pałacu mieszkańców. Albo ma wieć, więc brakło mieszkańców, więc wziął pacjentów ze szpitala psychiatrycznego, żeby też stali i wytodali na cześć cesarza. Tak się wzorowo wywiązali, że konie spłoszyły, kredy poniosły, ledwo się udało wyhamować. Hrabia był blady, co to będzie, ale cesarz był zachwycony, że tak owacyjnie go witano i z własnych funduszy budował nową stację, żeby miał trochę bliżej hrabia. W każdym razie teraz tam jest kolej wąskotorowa, bo ten duch cesarza ciągle tam działa ze środków unijnych, zbudował piękną kolejkę wąskotorową, która jeździ w kółko. Jestem przewodnikiem, pytałem, gdzie możemy dojechać, ale niestety nie dojedziemy nigdzie, bo ona jeździ w kółko. A po tej prawdziwej kolei pociągi nie jeżdżą w tej chwili, więc tak się czasami dziwnie układa. To ma coś wspólnego ta kolejka z tym szpitalem, tak? No tak, o tym jest właśnie. Nie da się wydostać. To się ważne sprawy mieszasz, więc nie pytaj się dlaczego. Jedzie cesarz w odwiedziny do hrabiego. Popatrz dal, jak wraz z łoskotem niebezpiecznie świat się zbliża. Po tych torach tą pociągi do Warszawy, do Paryża. A ja garzistę tym światem, żywot równy miesiomuką. Ja tam wolę być wariatem, chcę, by pociąg jeździł w kółko. Krzykiem lęki swe rozgrzeszasz, przecież nie ma nic z tym złego. Krzyczysz wiwat, wiwat, cesarz, to przyjechał do hrabiego. Już na stacji powóz czeka, a przy drodze parę ludzi. Przypadkowo gra kapela, niech tam cesarz się nie nudzi. Wiwat, 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 cesarz tu przyjechał do hrabiego. Krzyczą głos pensjonariusze zakładu psychiatrycznego. Pytasz teraz zadziwiony, co nas tym cesarzem łączy. Wtedy cesarz nie przypuszczał, że ten świat się skończy. Choć się skończył, to złośliwie znów historia się powtarza. Bo po polu w pendolino znowu jedzie duch cesarza. Weźmie duszę za fundusze, świat na lepsze wkrótce zmieni. Psychiatryczny dział zamknięto, już są wszyscy wyleczeni. Trąby grają, tra-ta-ta-ta, duch postępu jest jaskółko. Lecz się zbudził duch wariata, pociąg jeździ w kółko. Thank you.
piosenkę zaśpiewa na otwarciu kolejki. Od tej pory mnie w kościach nie lubią. Druga piosenka, to będzie ballada. Ballada Śmierć Magdalena albo Śmierć we Frankenthalu. Frankenthal to brzmi równie groźnie i tajemniczo jak Frankenstein. Jak ząbkowice się zrobiły bardzo modne dzięki Frankensteinowi. Frankenthal teraz się nazywa Pogórzyny, ale Frankenthal brzmi strasznie groźnie i tajemniczo, bo to będzie straszna historia. Noc żywych trupów, niemalże to się raz wydarzy. Też historia, która się ponoć kiedyś tam naprawdę wydarzyła. Mała wioseczka, też Dolinie Baryczy, płynie przez to mały strumyczek Lubiel, ale co tam się wydarzyło? Że lasy się łączą z polami, a Lubiel się przyczą wzdłuż. Tam mała wioska z leśnymi zgórkami skryła się wśród złocistych wzdłuż. Wioska się zwała Frankenthal, najgorszą wśród złych miała sław. Na wzgórzu przed wioską wśród mogi nocami czart włada wśród duchów i zjaw. Strzeż się działań tajemnych mocy, strzeż się widziadeł mamiących w nocy. Szukaj żywym bezpiecznej przystani i nigdy nie walcz duchami. Strzeż się działań tajemnych mocy, strzeż się widziadeł mamiących w nocy. Szukaj żywym bezpiecznej przystani i nigdy nie walcz duchami. Żyła piękna Magdalena, jej kochany zaś zwał się Jan. Miłość Magdaleny najwyższa to cena, on żniarzem, a był to żniw czas. Jest robota na dworskim wzgórzu, to przypłaci tamtejszy pan. Już przed nocą kochany na wzgórzu tam straszy, wkrótce Magdo obiecał Jan. Strzeż się działań tajemnych mocy, strzeż się widziadeł mamiących w nocy. Szukaj żywym bezpiecznej przystani i nigdy nie dasz duchami. Jeszcze działań tajemnych mocy, jeszcze widziadeł mamiący w nocy. Szukaj żywym bezpiecznej przystani i nigdy nie nad duchami. Od lasy mieszkała mądra, powiadano, że przyszłość zna. Magdalena ciekawa do mądrej zagląda, jaka dla nas jest wróżba trwa. Lepiej ci dziewczę nie wiedzieć, jaka wróżby dla ciebie treść. Tam pod lasem, gdzie straszy szczęście chłopca przerwany, tam śmierć widzę, widzę śmierć. Strzeż się działań tajemnych mocy, strzeż się widziadeł mamiący w nocy. Szukaj żywym bezpiecznej przystani i nigdy nie dasz duchami. Strzeż się działań tajemnych mocy, strzeż się widziadeł mamiący w nocy. Szukaj żywym bezpiecznej przystani i nigdy nie dasz duchami. Dzień cały Jan Kościół wytrwale, do domu czas by za dnia dojść. Talara dam, gdy skończysz dziś pole całe, bo zmocasz i siły masz dość. Pewnie się chyba nie boisz, po nocy w ciemności sam. Chłop jesteś, masz kosę i z jarą stoisz, tak Jana przekonał pan. Strzeż się działań tajemnych mocy, strzeż się widziadeł mamiący w nocy. Szukaj żywym bezpiecznej przystani i nigdy nie dasz duchami. Strzeż się działań tajemnych mocy, strzeż się widziadeł mamiący w nocy. Szukaj żywym bezpiecznej przystani i nigdy nie bać duchami. Już słońce się zbliża nad lasem i dolinę wypełnia cień. I ciemność wypełna ze drzewian tymczasem nie wraca, choć skończył się dzień. Pełna obaw Magdalena wciąż drogę wpatruje się, którą ja miał w uszach pobrzmiewa, cała wróżba tam widzę śmierć. Strzeż się działań tajemnych mocy, strzeż się widziadeł mamiący w nocy. Szukaj żywym bezpiecznej przystani i nigdy nie walcz duchami. Strzeż się działań tajemnych mocy, strzeż się widziadeł mamiący w nocy. Szukaj żywym bezpiecznej przystani i nigdy nie walcz duchami. Jan wraca drogą w ciemności, aż nagle dochodzi tam, gdzie na wzgórzu przed wioską wśród mogi nocami czar włada wśród duchów i zjaw. Przypomniał Jan o przestrodze, pod twarzy otarł kurz
i widzi, że zjawa doń sunie po drodze. Za późno, by uciec już. Strzeszcze działań tajemnych mocy, strzeszcze widziane mamiący w nocy. Szukaj żywym bezpiecznej przystani i nigdy nie waż duchami. Strzeszcze działań tajemnych mocy, strzeszcze widziane mamiący w nocy. Szukaj żywym bezpiecznej przystani i nigdy nie waż duchami. Jan chwyta więc mocno kosę, na głowie konuje ruch. Ścina z jednej głowy i ciach już gotowe, nie patrzy co zrobi duch. I pędem biegnie do domu, na ile w nogach sił. Ubiega do chaty i pada do środka i mocno rygluje drzwi. Strzeszcze działań tajemnych mocy, strzeszcze widziadeł mamiący w nocy. Szukaj żywym bezpiecznej przystani i nigdy nie wal duchami. Słońce nad Frankiem Tahalem i lubię promienia lśni. Na wzgórzu, gdzie straszy, leży Magdalena, bez głowy w kałuży krwi. Gdy Jan wciąż nocy nie wracał, nie bacząc, że czai się zło, to ona nie zjawa mu wyszła naprzeciw, bo chciała ratować go. Strzeż się działań tajemnych mocy, strzeż się widziadeł mamiących w nocy. Szukaj żywym bezpiecznej przystani i nigdy nie dasz duchami. Strzeż się działań tajemnych mocy, strzeż się widziadeł mamiących w nocy. Szukaj żywym bezpiecznej przystani i nigdy nie dasz duchami. Nie dasz duchami! Nie dasz duchami! Nie dasz duchami. Włodzimierz Raszulik. Jeszcze jedną! To było o to, żeby nie zwalić.